Ataków na policję. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję panu komendantowi. Szanowni państwo, przechodzimy do oficjalnych wystąpień. O zabranie głosu uprzejmie proszę pana Przemysława Ligęzę, prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Panowie generałowie, panowie prezesi, szanowni państwo. Tak naprawdę przychodzimy tutaj dzisiaj po to, żeby oddać należną cześć wszystkim funkcjonariuszom Policji i Straży Pożarnej, którzy pełnią służbę każdego dnia. Służbę pełną determinacji, ofiarności. A żeby tą służbę pełnić dobrze, oczywiście muszą mieć odpowiedni sprzęt, bo tutaj na początku prowadzący wspomniał, jak ważne są działania dotyczące ochrony bioróżnorodności, w szczególności w tych procesach, które nazywamy zmianą klimatu. I mówimy sobie tak, że człowiek ma coraz większe możliwości, żeby adaptować się do zmian klimatu ze względu na technikę i technologię, którą wykorzystuje. I wy, drodzy funkcjonariusze, wykorzystujecie też tą technologię. I jesteśmy bardzo szczęśliwi jako Fundusz Narodowy, że możemy wspomóc te działania w pewien mały sposób. Oczywiście tutaj pan generał wspomniał, że pobiliśmy trochę różnych rekordów w tym procesie. Mieliśmy też oczywiście dużo wsparcia zarówno ministra klimatu i środowiska, pani minister Anny Moskwy, jak i pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana ministra Mariusza Kamińskiego, jak i tych wszystkich osób, które uczestniczą w procesie decyzyjnym i za to wszystko, za tą sprawność, elastyczność struktur administracyjnych bardzo dziękuję. I panowie generałowie, w sposób szczególny do was jeszcze jedno słowo. Macie wielkie umiłowanie formacji, którym przewodzicie. I to umiłowanie formacji, prawda, bardzo mocno nas przekonało. Dziękuję Zespołowi Narodowego Funduszu, że zechciał tak naprawdę pobić te wszystkie rekordy proceduralne i jest mi bardzo miło, że możecie państwo już praktycznie być pewni, że w najbliższym czasie ten sprzęt będzie wspomagał działania i będziemy się cieszyć z tego, że te formacje będą jeszcze sprawniejsze. Czytałem, że pierwszą straż pożarną powołał Oktawian August w szóstym roku naszej ery. I wtedy nazywały się Miles Vigilie, czyli żołnierze czuwania. Dotyczy to również policji. Wszyscy jesteście żołnierzami czuwania. To czuwanie jest cały czas. Żeby to bezpieczeństwo nasze było większe, bardzo wam za to dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję panie prezesie. O zabranie głosu uprzejmie proszę pana Janusza Zakręckiego, prezesa zarządu, dyrektora naczelnego Polskich Zakładów Lotniczych Spółka ZO. Panowie komendanci, panie prezesie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tak wspaniałej dla nas ceremonii. Dla Polskich Zakładów Lotniczych, dla firmy Sikorsky, dla firmy Lockheed Martin jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ dzisiaj podpisaliśmy porozumienie o sprzedaży, zakupy przez policję kolejnych dwóch śmigłowców.
To z panem komendantem rozmawiałem. W 2018 roku po raz pierwszy podpisaliśmy porozumienie o zakupie dwóch pierwszych śmigłowców. Mówiliśmy w ten czas, że ten zakup powinien otworzyć nam ścieżkę do sprzedaży tych śmigłowców w Polsce. Tak to się stało. W tempie, jak określonym, sprzedajemy te śmigłowce. Też bardzo ważne jest dla nas to, że dzisiaj spotykamy się po raz trzeci. Mam nadzieję, że świadczy to o co najmniej dwóch rzeczach. Po pierwsze, że sprzęt, który dostarczamy Państwu, spełnia Państwa oczekiwania. I po drugie, że współpraca z polskimi zakładami lotniczymi jest na tyle dobra, że warto z taką firmą współpracować. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim policjantom i pracownikom Straży Pożarnej za ich codzienną, ciężką pracę. Mam nadzieję, że śmigłowce Black Hawk, które kolejne zasilą policję, przyczynią się nie tylko do poprawy naszego bezpieczeństwa, czyli obywateli Polski, ale też, mam nadzieję, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy państwa. Dobry sprzęt, nowoczesny sprzęt na pewno temu sprzyja. Na końcu też chciałbym podziękować zespołowi negocjacyjnemu z obydwu stron. Negocjacje to bardzo ważny element. Najważniejsze jest to, żeby dojść do porozumienia, a efektem tego porozumienia jest oczywiście ten dzisiejszy dzień i to porozumienie. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu proszę generała brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni panowie prezesi, szanowny generale, Jarku, przyjacielu, wszyscy zebrani dzisiaj, przyjaciele z polskiej policji i przyjaciele ze Straży Pożarnej, wspaniali piloci policyjni, wielki dzień. Rzeczywiście pobiliśmy wszelkie rekordy. Pierwsza rozmowa 3 miesiące temu, szanowni państwo. Dzisiaj mamy efekt wspaniały, jest umowa, jest już wszystko dopięte na ostatni guzik. Daj Boże, w przyszłym roku we wrześniu pierwszy Black Hawk wyląduje i już będziemy mogli nim działać. Ale chcę, to jest dobry moment, żeby podziękować za to, co żeśmy razem wspólnie zrobili, a zrobiliśmy bardzo wiele. Dużo się mówi o misjach zagranicznych, Turcji, Czechach, gdzie żeśmy zrobili ogromny wysiłek dzięki wspaniałej obsłudze przez pilotów policyjnych i przez załogę strażacką, ale też przecież akcje na terenie Polski. To też się zdarza i to też te śmigłowce są podrywane i działamy. Więc szanowni państwo, to się wspaniale układa, że dziś Państwowa Straż Pożarna może być częścią tej wielkiej floty. Tej wielkiej floty bezpieczeństwa Polski w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Panie prezesie, wielkie podziękowania dla pana zespołu i dla pana, bo to pan też kiwnął głową, że tak, to świetny pomysł, trzeba to robić. Pana zespół wyjątkowy. Wszyscy o tym mówią i pani dyrektor, specjalne podziękowania wysyłamy i wielkie serducho za to, co pani dla nas zrobiła. Panie prezesie, dziękujemy, że w tym napiętym grafiku i tych wielkich zamówieniach znalazł pan miejsce dla polskiej policji i dla Państwowej Straży Pożarnej. Za to wielkie podziękowania. No i panie generale, kłaniam się tobie nisko. Dziękuję za tą współpracę na co dzień. Wszystkiego dobrego i niech święty Florian czuwa nad tymi zakupami. Dziękuję, panie generale. O zabranie głosu uprzejmie proszę generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji. Szanowni panowie prezesi, panie generale, drogi Andrzeju, drogie koleżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej i polskiej policji, wielce szanowni państwo zaproszeni goście. Pan prezes wspomniał o tej historii naszych kontaktów. 2017 rok, kiedy właśnie XN70XP był prezentowany i odbierany w grudniu tego 2017 roku. I to był efekt tego, że kiedy obejmowałem to zaszczytne stanowisko komendanta głównego policji w 2016 roku, to jedną z tych pierwszych informacji, które do mnie dotarły, to była informacja o stanie floty śmigłowców polskiej policji. Ona była w stanie naprawdę fatalnym. Był śmigłowiec z 71 roku między innymi w tej flocie. I co się okazało, przez ponad ćwierć wieku polska policja nie zakupiła nowego śmigłowca.
I to jest ten, który został zakupiony jako nowy śmigłowiec dla polskiej policji po raz pierwszy w historii. Ale to też historycznie, bo to pierwszy Black Hawk, który przybrał biało-czerwone barwy, więc to był moment na pewno bardzo historyczny. A zależało nam niezwykle na tym wielozadaniowym śmigłowcu z uwagi na to, że w 2016 roku to polskiej policji powierzono zadania z zakresu działań kontrterrorystycznych. I ten śmigłowiec to była absolutna konieczność, ale nawet wtedy w najpiękniejszych marzeniach nie przyszło mi do głowy, że 5 lat później będziemy mówić już o 5 nowych Black Hawkach w polskiej policji, ale tych 2 kolejnych z całą pewnością nie byłoby, gdyby nie moi wspaniali przedmówcy. Przede wszystkim chcę się nisko pokłonić panu prezesowi Ligenzie za to, w jaki sposób podszedł do naszego pomysłu. Bo prawda jest taka, że my niezwykle eksploatujemy i wykorzystujemy te 3 Black Hawki i głównie wykorzystywaliśmy je do działań transportowych i ćwiczeń kontrterrorystycznych. Ale w pewnym momencie, kiedy pojawiła się potrzeba gaszenia pożarów, uznaliśmy, że z Andrzejem, że trzeba coś zrobić, żeby również i ten sprzęt wykorzystać. I on był świetnie wykorzystywany i właśnie i w Turcji, i w Czechach, ale także i tutaj na rodzimym terenie. I uznaliśmy, że trzeba rozbudować tę flotę. I wtedy wspólnie udaliśmy się do pana prezesa. Natychmiast była reakcja i w ekspresowym tempie grono ludzi i od pana prezesa, ja o pani dyrektor Dianie to słyszałem codziennie w samych superlatywach. Nisko się kłaniam, pani dyrektor. Ale też mój wspaniały zespół, który pracował, ludzie Andrzeja doprowadzili w ekspresowym tempie do podpisania tej umowy, ale też byśmy jej nie podpisali, gdyby nie to, że pan prezes Zakręcki zawsze z ogromną przychylnością patrzył na polskie służby, na polską policję i to nie jest prosta sprawa, żeby podpisać porozumienie w grudniu, a odebrać Black Hawka we wrześniu przyszłego roku. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie i za to bardzo dziękuję, panie prezesie. I też bardzo chciałem podziękować za to, że ten sprzęt, którym dysponujemy, on jest naprawdę niezawodny. Ja pamiętam, jak dzisiaj moje wystąpienie w Mielcu i podziękowałem wtedy załodze, bo byłem przekonany, że włożyli w ten śmigłowiec swoje własne serca i tak właśnie jest. Świetnie nam ten sprzęt służy i wierzę, że tak będzie z kolejnymi egzemplarzami. Także nisko, panie prezesie, również i panu i wszystkim pana ludziom się kłanią. Szanowni Państwo, 350 milionów złotych to jest koszt całego projektu. To są środki, których Państwowa Straż Pożarna i Polska Policja mimo ogromnych wysiłków z całą pewnością by nie miała. Dlatego jeszcze raz kłaniam się nisko głównemu autorowi tego sukcesu, panu prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panu Przemysławowi Ligenzie i wszystkim tym, którzy ciężko pracowali nad przygotowaniem tych porozumień i doprowadzeniem do sytuacji, w której te umowy są sfinalizowane, a za chwilę będziemy dysponować kolejnymi 2 wielozadaniowymi, nowoczesnymi, fantastycznymi maszynami. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie generale. Szanowni Państwo, nasze spotkanie dobiegło końca. Dziękuję Państwu za przybycie i udział. Zapraszam wszystkich Państwa do pamiątkowego zdjęcia.